Cześć, witajcie. Moi drodzy, kolejny film przy współpracy z Baltic BHP.pl. Omawiamy dzisiaj kieszenie Diggersa. Nie mam każdej kieszeni, która występuje na Baltic BHP.pl, więc o każdej się nie wypowiem. Wypowiemy się o tych, które mamy na stole i wypowiemy się po pierwsze o cenach. Kabura na wkrętarkę mała 85 zetów. Każda kieszonka, którą Wam dzisiaj pokazuję, jest na promocji. Każde akcesorium jest na promocji. Ta jest akurat minus 27%. Są też takie, które są minus 29%, 34%, 20%. Tam chyba najniżej 16% kieszeń dla elektryka. Mała. No dobra, ale my po kolei. Uchwyty, quick click. Uchwyty, quick click. 3 sztuki, 4 dyszki. Pasek bez poduchy, ja to nazywam poducha, 4 dyszki, a ten duży pas kosztuje, moi drodzy, 80 z tą poduchą. Nie wiem, jaki tam wolicie używać. Ja przy dużych pracach, przy ciężkich tematach, przy dużej ilości sprzętu i materiału w kieszeniach wolę ten gruby pas. Po prostu lepiej się ciężar rozkłada. Aczkolwiek, jeżeli zdejmuję kieszenie, bo tutaj jest taka możliwość, że możemy w momencie te kieszenie ściągnąć, możemy się pozbyć tego ciężaru, no to tak naprawdę nie zawsze potrzebujemy, nie? Ale jeżeli długo pracujemy z dużym obciążeniem, pas z poduchą to jest taki must have. Musimy go mieć. Jest dużo łatwiej, po prostu. Kieszeń tego typu to jest, moi drodzy, 110, 140 zł. 180 zł taka kieszonka, se duża już i sympatyczna. Narzędzia przypadkowe, zupełnie te, które gdzieś tutaj miałem, żeby pokazać po prostu. Tu jest mała kieszonka, zaraz o nich opowiemy. 75 zł, po drodze się tam jakieś kieszonki trafiają jeszcze, których nie mam. 110, miękka kieszeń, kieszeń dla elektryka mała, 160 zł. To jest taka kieszeń, taka kabura, powiedzmy, nie? No i fajnie. No i tyle. Uchwyt na młotek jeszcze. Gdzieś mi zniknął. Był, jest. 48 zł. Uchwyt na młotek. Taki sobie, o. Uchwyt na młotek jest to elemencik, który bym zdecydowanie polecił. I na początek może sobie powiemy o tym, co bym polecił na Mikołaja. Jak ktoś nie ma. Ta kieszeń za 150 zetów, 40 i 40. I już jesteś gość, bo z jedną kieszenią popracujesz. Uchwyt na młotek albo na wkrętarę, albo na młotek. Tutaj też jest niby, ale to jest fajne. I to niezależnie z kieszenią się sprawdza. I mamy ponad 200, więc dostajemy koszulkę. To jest fajne. Nie wiem, jak długo będzie promocja z koszulką. No nieważne, ile by nie była, teraz jest. Dobrze, funkcjonalność uchwytu na młotek. Każdy młotek do jakiejś tam wagi, nie wiem, 2 kilo powiedzmy, na spokojnie ogarnia. W każdym kształcie, bo on jest taki dość przestronny tutaj. I on jest na tyle przestronny, ja wam to muszę zmierzyć, jaki to jest duże. 5,5 cm na 5. No jest dużo miejsca na ten młotek, nie? Na trzonek. No i też wiecie, że ten wymiar, żeby nie przeleciał zbyt mały młoteczek, nie? Dobra, to sobie będę odkładał do tyłu, bo to niespecjalnie nas tutaj wszystko interesuje, żeby było na stole. Uchwyty nie posiadają otworów, więc jeżeli byśmy potrzebowali je przykręcać do czegoś, no to musimy wywiercić otwory. Dzisiaj nie porównujemy Staff Build. Wiem, że to jest głupi, tylko powie, że to nie jest podobne do Staff Build. Natomiast no nie ma sensu. Podoba się komuś żółte, kupuje żółte. Podoba się komuś czerwone, no to sobie kupuje czerwone i używa czerwonych. Funkcjonalność kieszeni numer 1. Moi drodzy, kieszeń, którą ja bym polecił jako pierwsza kieszeń w systemie, chyba że potrzebujecie koniecznie kieszeń dla elektryka, na przykład, no to też jest bardzo dobra kieszeń. Też dość dużo kosztuje, no nie? Natomiast ta jest większa, bardziej przestronna. Tutaj możemy wrzucić materiał, podzielić go już na dwie grupy, na przykład wieszaki i wkręty.
Tak robiłem często przy suchej zabudowie. Mamy trochę miejsca na narzędzia, mamy jakieś szlufki, mamy jakieś kieszonki, nie szlufki, szlufki są w środku, więc możemy coś tutaj napchać, jakieś narzędzi. W środku również tutaj te narzędzia można oddzielać, tam są wąskie szlufki. Każdą kieszeń dopasujecie do swojego zestawu narzędzi i dobrze jest to dopasowywać, jeżeli kieszeń wisi na pasie. I tak zrobimy, żebyśmy potem to z tego mogli wygodnie korzystać. Pasek, moi drodzy, ma odpinany elemencik, którego możemy się pozbyć, jeżeli jesteśmy chudzielcami, a jak ktoś jest grubasem, tak jak ja, bo ja jestem gruby, nie przesadnie, no ale mam takie już uwagi pod filmami, że Kuba, niedobre rzeczy się z tobą dzieją, za dużo dzieci, dobra, i każde dziecko przynosi 10 kilo. No i coś tutaj możemy powrzucać, no nie? Jakiś tych narzędzi i podzielić sobie. Dobrze by było, żebyśmy mieli to tak ustawione, bo te kieszenie można przesuwać, żeby się dało to trochę przesunąć. Ponieważ często tak robię, że właśnie potrzebuję obrócić kawałek kieszeń, jak wchodzę gdzieś na rusztowanie na drabinę, ale pracuje mi się wygodniej, jeżeli mam te narzędzia bardziej z przodu. Jeżeli mam te narzędzia bardziej z przodu. Dobra, pierwsza kieszeń. Myślę, że za nami, chociaż jeszcze chciałbym pokazać, jak tutaj wygląda w środku. Mamy szlufki tam w środku. Są szlufeczki, więc możemy podzielić dużo narzędzi. Możemy to wykorzystać na przykład na materiał. Czemu nie? Czemu nie? Dobra, druga kieszeń, którą bym również polecił na materiał, to jest kieszeń z jedną przestrzenią właśnie taką dużą na materiał. No, już nasypiemy trochę wkrętów, czy innego tam jakiegoś materiałku. I ta kieszeń jest o tyle ciekawa, że ma dedykowane miejsce na ołówek. To jest taka szlufka. Ma dedykowane miejsce na jakieś tam fajne narzędzia już. Nie tu, tutaj. Tutaj śrubokręt do wkrętów przy suchej zabudowie na przykład, nie? A tu byśmy chcieli mieć jeszcze miarę. Miara. Tutaj wkrętara na tym zawiśnie. Każda, byleby miała uchwyt. Niezależnie od tej wkrętarki motek. Jeżeli jest taka potrzeba. Bądź inne akcesoria, narzędzia, które tam potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy zabezpieczać narzędzia przed upadkiem, to zabezpieczamy je w dedykowanym miejscu, a jeżeli dedykowanego miejsca nie ma, to zabezpieczamy je o uchwyt na motek. Bo to jest miejsce, które jest najpewniejsze na całej kieszeni. I na spokojnie możemy tego w ten sposób użyć. Jeżeli, dobra, ta kieszeń jest omówiona, jeżeli nie mamy możliwości na kieszeni, to wykorzystajmy szlufkę. Co nie? Żeby to nasze narzędzie zabezpieczyć przed upadkiem. Jakby nam gdzieś wyleciało, to sobie będzie dyndać. I nie spadnie. I to nie chodzi o to, że tam kogoś stuknie w czółko, czy rozbije nam płyteczkę, bo to się może zdarzyć, ale po prostu nawet jak sam jesteś na budowie, a robisz wysoko na rusztowaniu, to nie będziesz musiał złazić na dół. Trzeba się przyzwyczaić do tego, bo to jest denerwujące, szczególnie jak jest kilka narzędzi, ale nie trzeba złazić na dół. A zdarzało mi się, zresztą nawet dzisiaj, na drabinie, na klatce schodowej jakieś tam prace wykonywałem, no i poleciało coś, nie? No i nie spadło mi pod drabinę, tylko jeszcze na dół, nie? Więc przebieżkę miałem. A tutaj można się dodatkowo posłużyć tym zabezpieczeniem, systemem jakimś, czy to Luna Zero Drop, czy to się zaopatrzyć w Knipexa, TT. To są takie fajne, jeżeli chodzi tutaj o Knipexy dedykowane, albo bardzo uniwersalny i niesamowicie rozszerzony, rozbudowany już system Luna Zero Drop. Wszystko tym zabezpieczymy. Dobre. Moi drodzy, kolejna kieszeń, miękka, o tej nie mówiłem, muszę ją, aha, no przecież nie pokazałem wam, to jest, ja uważam, że to jest na bardzo małą ilość materiału albo na miarę,
kieszonka. No i tyle. Tu mamy kieszonki dwie, tu mamy szlufki dwie. No i tyle. Koniec. Miękka kieszeń na narzędzia. Materiał, ale bardzo średnio. Raczej bym powiedział narzędzia. Dobra, z materiału taśmy na pasku bym zaczepił. Jeżeli jest taka potrzeba, bądź jakieś narzędzie, bądź zabezpieczyć tutaj dodatkowo coś, no nie? Jeżeli byśmy potrzebowali, bo tutaj innego miejsca sensownego na zabezpieczenie narzędzi nie ma. Więc to bym odpiął i wtedy bym próbował to oczko tutaj trójkątne wykorzystać na zabezpieczenie narzędzia. I potem do tego karabinka już dalej można kolejne rzeczy dopinać, żeby mieć tą przestrzeń większą. W tej kieszeni możemy sobie wrzucić coś do kieszeni głównej. To jest miękka kieszeń. Dobra, jakieś wkręty by tutaj ogarnęły, ale nie najwygodniejsze by to było. Jest fajne miejsce na ołówek. Po raz kolejny. Tylko to już jest kieszonka i ten ołówek długi, średnio najeża. Trzeba by było krótki, żeby to fajnie zagadało, ale zagada. Możemy wrzucić jakąś miarę, możemy tą miarę mieć w jakiejś kieszonce, możemy mieć tutaj jakąś poziomicę, jakieś jeszcze inne narzędzia powrzucać, jak najbardziej. Nie ma dedykowanego miejsca na miarę zwijaną, nawet do środka średnio. Więc to nie jest kieszeń na tego typu narzędzie, raczej bym powiedział. Ale jest to kieszeń na dużą ilość narzędzi drobnych, niewielkich. Bardzo ciekawa kieszonka również, ale specyficzna. Można komentować, jeżeli używacie jakiejś z tych kieszeni. Czemu nie? Którą polecicie, którą nie polecicie. Ja też coś tam jeszcze na koniec filmu może powiem, chociaż mówiłem już o tym zestawie mikołajowym. Nie? To jest kabura na małą wkrętarkę, a nie na dużą. Dlatego, że właśnie wielkość narzędzia będzie powodowała, że ten spust będzie nie we właściwym miejscu i będziemy potrzebowali innej tej kabury. A ta jest na taką wkrętarkę, 18-woltowa, 12, 14, 10-woltowa, jakie tam macie, jak najbardziej ogarnia. Kiedyś tutaj takie małe bożki 10-woltowe miałem i w tego typu kieszeni, nie dokładnie w tej, ale w tego typu kieszeni to się rewelacyjnie sprawdzało. Tutaj mamy małe kieszonki, jakąś śrubkę gumową na jakieś tam uchwyty, coś tam możemy wrzucić. Zobaczmy. Czy jeżeli byśmy chcieli tutaj sobie na przykład w tej szylówce, no nie, z gumki coś wrzucić możemy. No a tutaj mamy możliwość jakichś bitów dłuższych czy czegokolwiek innego, to jak najbardziej. Dobra, mamy też możliwość zabezpieczenia narzędzia na dwa sposoby. Po pierwsze zamknąć i można z tym wtedy tańcować na rusztowaniu, to można jeszcze doregulować. Nie wyleci. Po drugie, jest miejsce na dopięcie i zabezpieczenie wkrętary przed upadkiem. Czekajcie chwilę, bo już widzę, że mi ktoś powie: Kuba, tyś jest głupi, nie ma takiego czegoś, żeby zabezpieczyć wkrętarkę. Jest. Nie wiem, czy to jest dalej dostępne, ale ja to mam z Baltic BHP też. Ergodyne. No to po prostu zabezpieczamy w tym wkrętarę, nie? Trzeba ją tutaj wpiąć, wrzucić i to jest realne. Kurczę, nie o tym to jest film, o tym jest jakiś film. To się chwilę zakłada, ale i potem chwilę się to wyjmuje, jak chcecie baterię wymienić. Ale wkrętara wam nie spadnie. Jest to realne, bo to wymyślili realianie. Panie. Dobra, i teraz tutaj mogę, bo smycz do tego wygląda w ten sposób, że mam pętlę i karabinek, tudzież karabinczyk. Więc mogę się w ten sposób, to jest jeszcze takie elastyczne, że mi to tam bardzo nie poleci. I ja wiem, że to nie jest do tej
bo ona mi się tam uruchomi, więc ja się ją zablokuję, żeby mi się nie uruchomiła, ale przykład daję, żebyście widzieli, że takie rzeczy są i funkcjonują se na tym świecie. No i mam zabezpieczona wkrętara elegancko w kieszeni Diggersa. Da się? Mało tego, skubane ma tutaj na wieszaczek, więc jeżeli używam uchwytu na młotek, to to też gada. Nie musi być typowo kabura, nie? Dobra, słuchajcie, bo troszkę żeśmy zboczyli. Jesteśmy na bocznicy, więc wracamy na właściwy tor i lecimy dalej. Kieszeń dla elektryka mała. Jest kieszeń, która jest nazwana dla elektryka, dobra, niech będzie. Natomiast to jest bardzo uniwersalna kieszeń na wszelkiego rodzaju narzędzia, narzędzia ręczne. Tego szukam. Więc jeżeli chcemy mieć trochę narzędzi powrzucanych różnego rodzaju, to możemy właśnie w tej kieszeni się odnaleźć. I jeszcze ma na ołówek. Tam jest jeszcze miejsce, jeszcze tam bym dopchał coś. Taśmy se wiszą na łańcuszku, ale jeżeli bym taśm nie miał, a to mnie nerwi, a najczęściej mnie nerwi, to jest tutaj dedykowane miejsce, żeby to ładnie odwiesić i wtedy mnie nie nerwi. Tutaj jest kieszonka na... muszę to sobie wyciągnąć, będzie mi łatwiej trzymać. Kieszonka na tak zwany miernik, chociaż to jest głupie. Odkładamy tutaj po prostu kolejne narzędzie w ten bądź w ten sposób, jeżeli potrzebujemy. Podwójna ilość szczypiec. Nie wiem, czy to dobry przykład, bo to są uniwersalne szczypce, ale podwójna ilość za jedno ramię, nie? Wrzucamy. Dobra. Mało tego, jeżeli mam bardzo długie narzędzia, typu szczypce klucz, szczypce do rur, wąskie, to wrzucam dwa do tej szlufki tu z przodu, albo młotek. To 500 Jukose wpada na lajcie. I to jest bardzo fajne miejsce na młotek. Również na miarę. A również i na miarę. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Taka kieszonka. Trochę doposażona. Może w ten sposób, żeby tego więcej weszło. Ołóweczek. Przykładowe narzędzia, no nie takie głupie, dziwne, no ale co wam zrobię? Jak takie gdzieś tutaj mam. Jest sporo tych narzędzi tutaj wrzuconych, a to, co jest w tej kieszeni takiego fajnego, to jest to. Było i nie ma. I nagle potrzebne coś, to wkładam, wrzucam kieszeń drugą, inną, większą, mniejszą, z innym wyposażeniem. A te mogę odwiesić na zestawie skrzyń, bo mam dużo uchwytów, na ścianie, w warsztacie, jak najbardziej. Lecimy dalej. Aha, bo tutaj wam nie pokazałem, że muszę to też opowiedzieć o tym, że tutaj w tej kieszeni dla elektryka jest całkiem sporo tych szlufek do zabezpieczenia kolejnych narzędzi. No i to jest fajne. Raczej nie używałbym narzędzi w ten sposób, że przepinam je podczas pracy, że chcę wziąć to narzędzie, na przykład szczypce jakieś tam, to się przepinam do nich. Nie. Jeżeli już coś, to mam zapięte każde narzędzie na takim czymś. I w ten sposób funkcjonuje. Jakbym to miał przepinać na rusztowaniu czy na drabinie jeszcze, to bym się denerwował. Być może macie dużo narzędzi i nie zawsze ten zestaw jest taki albo inny, taki czy taki, no to można mieć jakieś tam uchwyty i dopinać sobie, przepinać po prostu same te smycze. Te uchwyty są tańsze, jeżeli chodzi o szczypce na przykład. Ostatnia kieszeń. Jest to duża kieszeń, największa dzisiaj. Kieszeń, która ma miejsce na miarę, więc tutaj jakąś miarkę wrzucimy. Kieszeń, która ma miejsce w środku na jakieś tam narzędzia, więc trochę narzędzi tutaj wrzucimy, bo tam są takie szlufki w środku,
Więc mogę jakieś śrubokręty, coś tam poukładać. Tam jest pełno szrufek, nie? Mogę oczywiście tą kieszeń i do tego ja bym ją wykorzystywał, używać na materiał. To jest duża kieszeń. Uchwyty, kołki, wkręty, młotek. Tutaj. Albo tutaj. Albo tak i tak. Nie. I wtedy mam młotek i wkrętarę. I ta kieszeń najczęściej u mnie po lewej stronie, bo tu sięgam lewą ręką i podaję do przybijania, do przykręcania jakieś tam elementy. Młotek sobie przerzucę, nie? Jak nie mam uchwytu na młotek, jak nie mam innej kieszeni w tym momencie, jak nie mam czegoś, gdzie mógłbym ten młotek odłożyć. Ale polecam mieć uchwyt osobno, więc jeżeli byście potrzebowali zakupić jakieś kieszenie, no to mimo wszystko poleciłbym uchwyt na młotek dorzucić sobie do zestawu. Czekam na Wasze komentarze. Co myślicie o marce Diggers? Czy kieszenie są w porządku? Czy się Wam podobają? Czy funkcjonalność kieszeni jest na najwyższym poziomie? Czy czegoś brakuje? Mi brakuje tutaj miejsca na ołówek. Chciałbym w tej kieszeni mieć miejsce na ołówek, bo gdybym poszedł tylko z jedną kieszenią, to mam miarę. Mam jakiś tam materiał, ale nie mam gdzie sobie tego ołóweczka tutaj odłożyć i on mi się pląta. Więc wolałbym mieć tutaj dedykowane miejsce, taką szlufkę, która jest na przykład w tej kieszonce na ołówek. Czekam na komentarze z Waszej strony, a z mojej strony, moi drodzy, życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!